Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Firenhanger 2 Termina. Moi drodzy, w teorii mamy już wszystko, co pozwoli nam na otworzenie, na otwarcie tych drzwi na samym dole. Zresetowaliśmy wszystkie komputery. W ogóle, czy wam to nie przypomina czegoś? Wygląda jak ten centaur, nie? Trochę. Tak wygląda. I on się teraz porusza w inną stronę, zauważcie. O kurde, tu mamy te drzwi. Czy on tu latał? No i nie reagują na nas. Nie no, dobra, może nie. No tutaj tak chodzi sobie. Dobra, wchodzimy tam. Sala balowa. Sala balowa. Co my znajdziemy tutaj na dole? Tu już nic nie zostało. Być może dopiero tutaj się rozpocznie gra tak naprawdę, jeżeli chodzi o terminę. No bo zauważcie, że w jedynce również loch był swojego częścią takiego, takim tutorialem, prawda? Tak jak mówiliście, że świetnie się przyszedłeś tutorial. I dopiero tutaj było coś cięższego do zrobienia. Tak samo może będzie i tutaj, w tym miejscu. Może zblokujemy sobie dopiero ten bunkier. Dopiero tak naprawdę zobaczymy prawdziwą część gry. Właśnie, jest na zielono. Otwórz drzwi. Czy jestem przygotowany w razie czego na walkę? Niezbyt. Ur. I zjedzmy sobie na przykład... kurkę. Kurka nie daje zbyt jedzenia. Jeden. Dobra, wchodzimy. Biały bunkier, level pierwszy. O nie, zamknęło się. Wielki trzask drzwi zamykających się za tobą. Ten ciemny bunkier będzie twoim grobowcem. O shit. To odkrywa ciemny bunkier. Dlatego nie chciałem zaczynać tego w poprzednim odcinku, bo wiedziałem, że... wolelibyście raczej zobaczyć całość, niż tak naprawdę tylko część tej rozgrywki. Jestem ciekaw, czy będziemy mieć tu jakiś fast travela jeszcze. W teorii nie powinniśmy mieć, prawda? Skoro jest to nasz grobowiec. Spróbuję to przetłumaczyć. Kurde. Sydlice, jakbym miał tutaj. Nie mogę przetłumaczyć. To nie. Nie mogę. Przepraszam, nie wiem co tutaj jest napisane. Chyba, że czekajcie. Jeszcze może tłumacz w telefonie mi pomoże, ale wątpię. Gdzie tu jest Google Translate? Tłumacz jest. Wykryj język. Wykryj język i na polski. Aparat. Będę robił screena. Ej, proszę mi klikać. Halo, co się dzieje? Ej, czemu nie mogę się ruszyć? Co się dzieje? A, tu nie ma WSD, no tak. To jest napisane? Biały bunkier, okej. Okay. To nie było ambitne. Tekst głosił biały bunkier. To akurat wiedziałem, że jestem w białym bunkrze. A mogę zapalić światło? Jest tutaj przełącznik na ścianie. O, jest światełko. Logik i stara strefa. Ciemno logic. Było wiele rzeczy. Kurwa, nie zapisałem gry. Gotuj się na śmierć, bermeńskie ścierwo. Trooper absolutnie nie reaguje na twoje słowa. Spróbujmy rozwalić mu ten bagnet. Chyba, że tarczę. Może byśmy tarczę walnęli, to coś by to dało. Miss.
Magnet poleciał. Aleksander nie ma już ramienia. To się Marii nie stało, halo? Kurde. Marinka, czemu ty taka jesteś wściekła? Ej, nie wiem co tu się dzieje. O nie, kto on sens nie żyje? Czemu Marina jest wściekła? Co się z nią dzieje? Jezu, ile on ma defa. Rozumiem, że ten def już jest i tak... w nim, no nie? Dobra. A nie, stracił defa. To może lepiej jego rączkę walnąć z miejsca. Miss, kurde. A z nim już ręki jadą. Jezu, ile to jego łapa ma defa. Znaczy defa HP. O matko, a może w łeb go trzeba walić? Nie, tu leci miss. Torso. 48. Tak, poleciało za 11. Nie no, nie walniemy go jednym hitem. W taką za 14. No zabiliśmy go, ale jakimi stratami, nie? Bermiński elitarny hełm i napierśnik. Dobre to jest? Dobry jest ten bermiński chestplate, ale już mamy go nawet. Chestplate'a już mamy. Ale hełmu nie mamy. W tej chwili mamy deathmaska, który nam daje teoretycznie magic attack i magic defense, ale ja bym wolał raczej zwykły defense. No dobra, ale i tak musimy cofnąć. Najgorsze jest to, że nie wiem gdzie. Nie wiem czy kurwa nie na samą górę. O tak, dobra moi drodzy, zaraz to wrócę. Zapomniałem zapisać gry. Dobra moi drodzy, już jesteśmy. Tak, po pierwsze, pierwsze co chcę zrobić. Na logikę co chcę zrobić, to... zrobić engrave. Zrobić engrave na naszych pypkach. Damy mu oczywiście sigil naszego, Boże, jak on się nazywa? Grogorota. Grogorot daje nam sigil z siłą. Więc tak, oczywiście koziołkowi też może wydać, to jest bardzo ciekawe, zaraz zobaczycie jak ten sigil wygląda, bo ja już ten sigil zrobiłem wcześniej, gdy miałem walczyć z centaurem i to jest bardzo śmieszne, bo ten sigil naprawdę jest na tym koźle. Zobaczcie. Jak wygląda sigil na koźle? No świetnie wygląda, naprawdę świetnie. Dobra, co robimy dalej? Z pewnością sobie uleczymy naszych przyjaciół tutaj. Mamy od cholery niebieskiego zioła. Ale wolałbym, kurde, też niezbyt mamy jak to zrobić teraz. Tutaj. To sporo stracimy. Bo jasne niebieskie nie możemy robić, czy możemy? Dwóch fiolek. To idzie 1-1. To już chyba lepiej zrobić naprawdę te 5 sztuk. Dobra. Lepiej im dać to w ten sposób. Healing i oczywiście mieszanka ziół. Zapiszmy sobie znów grę, żeby dwa razy nie latać. Dopiero to w sumie zapisałem, ale lepiej mieć kolejny zapis. Dobra, no i spróbujmy tego bermińskiego dziada walnąć. Tylko tak, w jaki sposób my to zrobimy? Myślę, że kolejne pigułki pep sobie wezmę, tylko podobno są uzależniające i posiadają efekt odstawienia. Czy to prawda? Nie wiem. Zobaczymy. Dobra,
Tylko tak. Guard Plus? What? Już Guard Plus. Dobra, leci item. I pierwszy item, który rzucimy, to oczywiście odłamki szkła. Odłamki szkła, które na jego łbie mogą być faktycznie przydatne. Bo on nam, waląc tym bagnetem, dosyć mocno krzyżuje plany. Właśnie, 33. I tą sobie straciła nogę. Kurde. A no właśnie, the face mask protect his eyes. To niezbyt mi to wyszło. Niezbyt mi to wyszło. Musimy mu tą kurwa łapę obciąć. Tylko no, waląc po 92, to ja mu będę do ustanej śmierci to bił. Najlepiej byłoby go w łeb walnąć. Miss. Bo w łeb go chyba nie trafię, nie? Miss. Cały czas misy lecą. Kurde. Myślę, jak go pokonać. Teraz zaczął kurwa strzelać, a tak to nas z bagnetem trafia i dziadyka jedna, no. Naprawdę z tym defem to nie ma szans. A czy używając na przykład latarni ozdobnej na jego łapie... 61. No niedużo. Low bayonet. Aha, no to kto on sens, już nie masz dwóch dłużek. Jesteś ślimaczkiem, zostawiasz ślad. Chcę zobaczyć, czy w ogóle jest szansa, że go trafię w ten łeb. Nie ma szansy, że go trafię w łeb. Na to też nie ma zbytnio szansy. No, już nie miał chyba co obciąć. Naprawdę nie wiem, jak go pokonać. No teraz już chyba tylko tackle, nie? On już ma chyba w tej chwili tylko i wyłącznie tackle. No możemy go walić tą tarczę, żeby mu zbić ten armor. To możemy sobie bić i bić, nie? On tarczą przyjebać umie. Tarczą on przyjebać umie. Tym się nazywa miss. Znów starczy. Rozwalimy mu to w końcu, czy nie? I tak będę chciał pewnie cofnąć i wypróbować czegoś innego, bo zaraz tak koza nam padnie, ktoncest nam zaraz padnie. Niby mógłbym użyć... w razie czego nawet mieszanki niebieskich ziół. Żeby mieć pewność, że jednak nam ktoncest nie padnie. Kurwa, ile on ma defa. No i już by było po którym sensie. Dobra. W końcu. W końcu dziadu nie masz, kurde, tego armora. Dobra, trooper stracił balans. Wydaje mi się, że chyba... lepiej jest go walić od razu w łeb, ale... zapytacie dlaczego? No zobaczcie, chcą system się... mamy ślimaka w drużynie. Nie no, nie będzie tak. Trzeba znaleźć na ten sposób. Ja nie chcę mieć ślimaka w drużynie. Myślę, że najlepszym sposobem będzie go zbić z tropu. Czy z tropu, zbić go z równowagi. I tak naprawdę dopiero walić go od razu w łeb.
innej opcji nie widzę. Walnijmy go od razu w nóżkę. Jak jeszcze oni by go na przykład zaatakowali w nogę, to by było coś pięknego. Oczywiście oni to raczej wątpię. No i zrejsował sobie wszystko, kurwa. Jeszcze nie. Ale już teraz powinniśmy móc zbić. Nie? I już mamy dosyć dłuba. To za nas to została. Dobra, stracił równowagę. Walimy go w łeb. Tylko on ten łeb ma jeszcze i tak dosyć odporny. Ojej, Ola straciła rękę. Dobra, ale jeszcze tą rękę jedną ma. Bez ryzyka. Kurwa. Ciet. Jezu, ile on ma kurwa tego defa na tym łbie. Czy ja chcę w takim stanie być? Ola nie ma jednej ręki, ale jej to nie przeszkadza, bo ona i tak w sumie broni nie używa, tak? W żaden sposób jej to nie przeszkadza. No chyba tak zostawimy, no. Trochę ammo mamy. Możemy nekromancji użyć na nim? Nie. Obetniemy dziadowi łeb. Pierwszy nasz zabity w sumie. Elite Trooper. Dobra, trzeba poszywać nasze dziewczynki. Bo definitywnie są one troszeczkę pokaleczone. Pokaleczone i myślę, że damy im również tą mieszankę tych ziół. Na pewno koza dostanie, Ola dostanie. Body heal 25, tutaj 75. Ktonsens ma chyba nawet item do tego, nie? Fiddle Stone. Tak. Nie. Nie ma tego. Może dajmy komuś ten Hardened Heart, przepraszam. Mówiliście, że to podobno działa jak taki item prewentujący nasz zgon. Może to nie jest takie głupie nawet. Dobra, zapiszmy grę, bo była to dosyć ciężka walka. A czemu ja szukam w itemcach, kurwa? Czemu ja to szukam w itemcach? Dobra, udało się go pokonać. Szukamy dalej rzeczorków. Zablokowana, ta jest pusta. Ta jest zablokowana. Tu raczej nic nie znajdziemy, ale... A jednak, dwa shillingi. Pilsy, o! Duration, no troszeczkę rzeczy było jednak. Strach cię opanowuje. To są tylko toalety. Dobra. Idziemy dalej. Czy coś będzie po lewej stronie? Jak zobaczę więcej tych truperów, to naprawdę cofnę grę. Nie wiem, czy to będzie sens z nimi walczyć. W ogóle są jakieś książki. Chyba. Ale nie da się w ogóle z nimi żadnej interakcji tworzyć. Kurwa, trooper. Nie wiem, czy jest sens z nimi walczyć, bo ich jest tutaj od groma. Ja myślałem, że będzie może z jeden do góry dwóch naprawdę, ale wydaje mi się, że będzie ich więcej. Dlatego mówiliście, że to jest cięższy ending. Gdzie my jesteśmy? Logika. Hmm.
To bardzo przypomina ending, moi drodzy, z tym stworem, gdzie rozwalaliśmy serduszka. Kurwa, no mówiłem, że ich będzie więcej. Weź tu człowieku, pozwiedzaj. Ile cię chcą zjeść tu. Serwerownia. O kurwa. Ich jest tu znacznie więcej. Hop. Nie ma tu mnie. Nie przejmujcie się, bo nie ma tu mnie. Kolejne przejście i za znów pewnie nam coś wyleci. Na otwarte, czy zapalone. Pierdziu. Tu jakieś dokumenty. Znajdujesz telekroskop i logika pomiędzy papierami. O Boże, weź tu człowieku to wymów. Jak ja mam problem, żeby swoje imię powiedzieć, a co dopiero takie rzeczy. Kurde. To dźwięki z Firenhanger, jedynki. Jest tutaj elektryczny panel. Nie widzisz żadnego sensu jego tutaj bycia. Dobra, znajdujesz tak tejpy. Jest, nie ma też żadnego innego przejścia. Czemu te wrony tam kraczą? Wow, już wiem co to było. W sensie już wiem. To był jakiś stwór. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Ja umrę zaraz na pewno, ale. Oh shit. Muszę zobaczyć, co to jest. Co to jest? To dziwaczne stworzenie walczy po prostu o życie. Jego oddech wydaje się ciężki. Ludzka część tej twarzy wygląda na martwą. Tylko podobny do wrony wrost wciąż na plecach wciąż żyje i kopie. Jeśli nie będziesz wystarczająco ostrożny, może cię dziobnąć. Nie dziobnął. Co oni tu kurwa robili? No czekam, aż użyję tylko pik na mnie i po główce. I po główce. No dobra, tu nic nie było. Weź tu przejdź, człowieku, weź tu przejdź. O shit, zauważył mnie. Zauważy mnie zaraz i drugi, jestem pewny. Ja tu staram się, wiecie, jak najbardziej... jak najciszej w teorii. Kurde, metalowe drzwi. No i idź stąd. Nie ma elektryczności, żeby tego użyć nawet. Zobaczymy, czy mnie zobaczy. Uff, na szczęście nie. Ale to też nic mi dało, fuck! Gdzie tutaj włącza się elektryczność? Gdzie tu się włącza elektryczność? Czy nawet nie wiecie, jak mi serduch obije? Broomstick. Jakieś produkcje czyszczące. Ja wiem, że my nie mamy szans nawet tutaj z nimi. Żadnych, totalnie żadnych. Musimy jakoś sobie... O właśnie, potrzebuję ciebie. Mamy gazolin. Dobra, są tu jakieś dokumenty. Oddzielny generator zapasowy do systemu śluz prowadzących do komnat logicznych. Dobrze wiedzieć, kurwa. Szkoda, że wcześniej mi nie powiedzieliście o tym. O, widziałem cię! Był chyba jeszcze jeden. Trzeba uważać.
Powiedział Shiro, po czym pobiegł. Dobra, trzeba jakoś ominąć znów tamtego. Dobra. Otworzyliśmy sobie przejście. Znów zapis. I tutaj chyba Book of Alignment nie starczy do tej części gry. Dobra, logika. Czym jest logika? No pierdziele, są jakieś dłonie i w ogóle, co tutaj się dzieje? Level 3. Dobra, nie wiesz po co on tutaj jest. W rozumieniu, że jest tutaj niepotrzebny, w sensie, że nie, dla ciebie jest niepotrzebny. O tak. To prędzej. What? Zamaskowany oficer obdara cię zalotnym i uwodzicielskim uśmiechem. Macha, żebyś za nią poszedł. What? Nie wiem, czego to jest oficer. Ale no dobra. Kusiła mnie. Ktoś dużego przelatuje z ciemności. Oho. Ja pierdolę, z czym my się tutaj... Czym my się tutaj mierzymy? Oh shit. O matko, nie wierzę w to, po prostu co się dzieje. Sylwiański żołnierz po prostu macha batem i wskazuje na ciebie. Widzieliście rzeź. Po co dalej służyć armii? Czym jest ten bunkier? I przygotuj się do śmierci, żołnierzu. Dobra, widzieliście tyle śmierci, po co służyć tej armii? Sam już udzieliłeś odpowiedzi. Zbliża się nasz czas zamknięcia. W nowym świecie nie będziemy potrzebni. To jest nasza ostatnia emocjonująca przejażdżka. Będziemy tańczyć w czerwonym deszczu ostatni raz. Próbujmy z nimi jeszcze porozmawiać. Wręcz DOS, nie chcę tego. Gdzie był talk? Był talk na samym początku. Tak muszę jeszcze raz, wiecie, cofnąć, nie? Czym jest ten bunkier? W wciągniętej krwi gleby wyrasta nowy pęd. Ekscytujące, czyż nie? Dobra, widzę 31. Pytanie tylko, czy jak my tą koleżankę walniemy... Platon. Jak my ją walniemy, czy to coś da? Ona nie ma już ręki, to w teorii możemy walić Platona, nie? 1000. Na razie Platon jeszcze nie atakuje. Ona go wali. O fuck, heavy mortar. Za 200. O kurwa, ale nam dojebała. Nie, no to było potężne. To było potężne. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz i myślę, że... no pepilsy na pewno do użycia. Pepisy do użycia, trzeba uleczyć całą ekipę. No i co? Dobra, poszło sobie tam. Na pewno musimy ich nakarmić. Body bag. Use. Dajemy naszym koleżankom. Może kolejne ramię. O, i starczy. Dobra, no i trzeba ich teraz uleczyć. Ja nawet dam full HP, nie ma problemu.
healing. Damy. Mieszanka 75. A to daje 125. Dobra, damy mieszankę oczywiście Knossesowi. I zapiszemy grę. Zapiszemy grę, bo tutaj wydaje mi się, że nie będzie jednej próby, tylko raczej kilka. Dobra, wszyscy. Czekamy tylko jeszcze im trochę głodu spadnie. O, wilkomowa spadł. Idziemy. Próbujmy jej dojebać z miejsca. Palnijmy jej oczywiście łapkę. To jakoś nie wydaje się zbyt taka, wiecie, mocna. Dobra, podwójny atak. Walimy w ciało, żeby jak najszybciej jej pozbyć. Nie użyłem pepilsów. Platon jest skonfundowany. No dobra, i powinniśmy teraz móc po prostu uciec i tyle, nie? I koniec gry. Dobra, zwalimy w Platona. Nie wiem, ile on ma HP. Ale to by było za łatwe, jakby tylko na tym polegało. Platon 45. What? Fajne DPS-y wpadają. Oby nie walnął z tej kanonady i drugi git. 32 też naprawdę nie jest jakoś dużo. Nie jest naprawdę. Dwa misy, kurwa, pod rząd i to tu Jezu. Chamstwo. Użyjmy podwójnego. Dobra, Marinka została. Najlepiej jakby Marina dostawała. Kurwa, jakie misy lecą. Dobrze. Marina chyba tak skacze z tego powodu, że ona dostała tą pasywną umiejętność, tak mi się wydaje. O, taki aim. Nie będę ryzykował. Aleksandra dostała po łbie. Jak zmisujesz mi znów. Ile ty masz życia? Ostatnia moneta. O shit! 1 HP. Item. Jasna niebieska i trzeba Knossesa ratować. Atak, walimy Platona. Dobra. Potem Church. Knossys dostał. Nie mogę. No i teraz nie wiem, dawać jej HP? Dobra, ryzykujemy. Knossys przeżyj, proszę. Taki Kame. Zaraz my możemy nie przeżyć. Shit, Kame Mortar. Mam kolejny na niego tip. Dobra, ale tak, już wiemy na pewno, że musimy ubić w pierwszej turze koleżankę, bo jak ona go wali biczem, to on wtedy strzela. I to go może irytować. Dobra. Jeszcze raz. Tym razem na pepilsach. Jest do pokonania, tylko ciekawe ile on ma HP w ogóle. Ciekawe ile on ma HP.
Być może jakbym użył wzmocnionego ataku, być może bym zawiózł z miejsca już, ale... To jeszcze whip poleci, ale miejsc poleciał, dobra. Nie jest źle. O kurde. Dobra. I teraz tak, robimy z pewnością wzmocniony atak podwójny. I robimy teraz jeszcze... Latarnia ozdobna leci. Podpalimy dziada. Zastanawiam się, czy jest sens mu w jakiś... w ogóle w jakikolwiek sposób wrzucać szkło w gały. Spróbujmy. Nie wiem, czy coś to dało, ale okej, chyba nie. Chyba to nic nie dało. No bez jaj. Nie użyłem jeszcze, ale na szczęście się udało. Ola. Ty mi prawie umarłaś. Weź sobie potkę. O, ta potka nie daje full. Czyli rzucanie szkła nie ma sensu. On się nawet nie podpalił zresztą, nie wiem czy zauważyliście. Ta koza została. On się cholera nie podpalił. Dajmy rewapy najpierw. Najpierw, przepraszam, Boże. Dobra. I teraz dajmy jeszcze raz latarnię. Dobra, na Marinkę, potem czerż, spoko. Czy ty się podpaliłeś? Ty się nie podpalasz. On nie może być chyba podpalony. To bez sensu faktycznie, jesteśmy w ataki tak naprawdę. Nie wiem ile on ma życia. To zapadła. Niedobrze. 1300. Ładne ataki wpadły. 905. Dobra. No mówię, ja się tak naprawdę nie boję jak Marinka dostaje, bo udało się. Ta potężna rzecz jest już martwa, ale moi drodzy, ja będę sobie chciał... Będę sobie chciał chyba zrobić to od nowa. Sylwiański truper nie ma właściwie żadnych szczelin w swoim ciele, aby ukryć się jakiekolwiek łupy. Ja bym sprawdził gdzieś indziej. Użyj nekromancji. Nie. Dusza jest zbyt zepsuta, to obetnijmy ten łeb. Dobra. Więc moi drodzy. Ja sobie tutaj robię delikatną przerwę i zaraz sobie zwrócę. Okej, moi drodzy, udało mi się go pokonać, na szczęście. I tak, nie straciłem nikogo, o dziwo. O dziwo, nie straciłem nikogo. Ale Kalef jest bardzo poharatany. Tak, on ma 10 HP. Ledwo. Na szczęście zużyłem tylko jedną monetkę, z tego co pamiętam. Więc też ładnie poszło. W ogóle tyle w niego napierdzielałem, że... naprawdę. Mocny dziadyga był. Bardzo mocny. Dobra. Ta duża rzecz jest teraz martwa. Gra jest zapisana. Idziemy dalej. Gdzie nas to poprowadzi? Ciemność otacza cię ze wszystkich stron. No i co?
Twoja głowa boli. Czujesz się, jakbyś stracił zmysły. W końcu. Klimaks. Punkt kulminacyjny. Śmierć niewinnych. Narodziny prawdziwego Boga. Ludzkość. Co znaczyło Shield? Zrzuciła jego skórę. Prawdziwy potencjał. Ten żółty typ. Kaiser. Jesteś spóźniony. Wiesz o tym? Jeżeli przychodzisz być świadkiem narodziny nowej ery, narodziny nowego Boga, logiki, boskiej maszyny, która jest online. Boskiej maszyny? Od zarania dziejów człowieka dążyliśmy do uzyskania mocy, która by pozwoliła nam rywalizować z tymi samymi bogami, których czciliśmy. Zawsze istnieli królowie i sułtani, którzy dążyli do tej siły bez końca. Nawet ja wpadłem w pewnym momencie w tą pułapkę. To tylko niekończący się cykl, który tylko się napędza, a prowadzi donikąd. Jeśli gonimy za tą mocą, zawsze patrzymy na szerszą perspektywę wstecz. Nie możemy zobaczyć lasu ze względu na drzewa. Zamiast tego musieliśmy narodzić coś nowego. Ten czas w końcu nadszedł. Prawdziwa jedność ludzkości jest przed nami. Prawdziwy Bóg zrodzony z ludzkości, a nie ze Starego Świata. Bóg, który nie rodzi się z pożyczonych mocy, ale z naszych własną siłą. To jest moment w czasie całego naszego istnienia. W sensie, dokąd dążymy w czasie naszego istnienia. Sami zgotowaliśmy sobie taki los, własnymi rękoma. No teraz jako wspólna świadomość, wznosimy się. Jednak oddech Boga, czy może machiny boskiej, jest wciąż wątły. W jej obecnym delikatnym stanie nie mogę pozwolić się zbliżyć, więc przygotuj się. O cholera! Wow! Uhonoruję twoje waleczne wysiłki, nie zniżając się do twoich... nie zniżając się do zwykłego śmieciowego mówienia o śmierci. Dobra, to nie jest tylko beznadziejna gadka. Chcę po prostu wiedzieć, czego walczymy. Wojna jest skończona. Nie potrzebujemy tego robić. To nic personalnego. Po prostu nie mogę zostawić miejsca na... Po prostu przypadek tak późno w aktywacji logiki. Obawiam się, że nadal może być podatna na interwencję z zewnątrz. Dzieje się tak, jeśli terminale elektroskopu w innych regionach nie są jeszcze w pełni online. To możemy atakować tak w ogóle. Asterisk. Lewe ramię. Prawe ramię z mieczem. Torso. Myślę, że będziemy raczej w prawe ramię atakować. Felix to jest magia. Zmisowało. Dobra.
Following Whispers. On się będzie jebaniutki leczył pewnie, co? 211, shit! Leg sweep. Aleksander straciła nogę. Jak my walimy tą cholerną maskę, to będzie git. Kolejne Long Whispers. Czyli lewa ręka daje leczenie. Butterfly. O nie! No i dupa. Już przegraliśmy. Nie mam ręki. Nic nie mogę zrobić. 102. Nic z tym już nie zrobimy. On się więcej leczy niż my czujemy. I po koźle. Najgorsza jest ta łapa. Lowing Whispers napierdziela, no. Dobra, moi drodzy, myślę, że to i tak koniec. O, jeszcze nie. O dziwo. Jaka się nuta w ogóle odpaliła. Dobra, Aleksandra również padła. Ile to ma życia? Ja mu za 300, on sobie 200 pewnie leczy, 201. Jestem sam. To jeszcze porozmawiajmy. Tak już raczej nic z nim nie zrobimy, więc... No, nawet nie zdążyliśmy pogadać. Moi drodzy, zawalczymy sobie z nim w następnym odcinku, bo wydaje mi się, że to już jest po prostu limit, bo mam to i tak podzielone na 3. No i moi drodzy, zobaczymy sobie, czy damy radę go pokonać oczywiście w następnym odcinku, a tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej, hej!